Legendarne akcje Virtus Pro, które przeszły do historii. Niezwykle opanowany i przemyślany klacz Jarka Paszy w sytuacji 1 na 3 zawodników Copenhagen Wolves w eliminacjach o wejście na finały LAN-a. Oj, niewiele zabrakło, był już celowany w głowę, tymczasem Pasza 1 na 2. On się jeszcze nie poddaje, Pasza będzie próbował zaczarować. Minuta 5 do końca czasu jeszcze ma sporo, pewnie skoczy szybko na Gale, nie będzie się tutaj męczył, po prostu postara się jak najszybciej tam przebiec, a nie, jednak pójdzie od dywanów, a więc obiega w ogóle. Hunden właściwie jest tutaj wystawiony pod Jarka. Aż dziwne, że tak się ustawia Hunden, zaraz być może jednak zobaczy, co się dzieje. No i Pasza przed szansą, Pasza jeszcze na spokojnie, oczywiście po cichutku. Teraz ważne, żeby się Hunden nie obrócił. No to może być bardzo ciekawe, zaraz zobaczy rywala, oj, nie zobaczył jeszcze przeciwnika. Pasza cały czas spokojnie. Teraz sprawdzi może bombset. Zobaczył freeset, będzie Pasza z frajkami. Pasza co teraz wykombinował? Ależ to Pasza ugrał, to było niesamowite zakończenie tego meczu.